zdaniem bardzo interesująca debata. Wiele ciekawych tematów zostało poruszonych dotyczących innowacji. W kwestii innowacji w Polsce pozostaje cały czas wiele do zrobienia. Sytuacja się zmieniła po wejściu nowej ustawy refundacyjnej, natomiast w dalszym ciągu realny dostęp pacjenta do innowacji w Polsce jest mocno ograniczony. Dyskutowaliśmy na temat wykorzystania oszczędności w systemie refundacyjnym, które zgodnie z ustawą powinny być przeznaczone na dostęp pacjentów do nowych leków. Myślę, że tam również pozostaje pole do działania. Puenta na koniec spotkania bardzo dobrze przedstawia moje zdanie, jeśli chodzi o innowacje. Innowacja to inwestycja w przyszłość. Tak naprawdę musimy odejść od postrzegania innowacji jako kosztu zwiększonego dla płatnika, a przejść do postrzegania go jako innowacje w lepszą jakość leczenia pacjentów, ich jakość życia, mniejszą liczbę powikłań, które się z chorobą wiążą. Te koszty pośrednie są kilkakrotnie większe od kosztów leczenia chorób przewlekłych głównie. I to myślenie musi nam towarzyszyć, myśląc o innowacji. Innowacja to inwestycja w przyszłość. Na rynek myślę, że miała wpływ znaczący. Tak naprawdę pojawił się dialog, pojawił się system, w którym możemy operować w sensie znajomości kroków od nas wymaganych, jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji na listy refundacyjne. Te leki pojawiają się, natomiast moim zdaniem i zdaniem myślę wielu moich kolegów z branży w znacząco zbyt małym zakresie w dalszym ciągu. Innowacje pojawiają się w lecznictwie głównie zamkniętym, ponieważ ogranicza to koszt płatnika. Natomiast my chcielibyśmy, aby ta zmiana systemowa pozwoliła również pacjentom w lecznictwie otwartym korzystać z leków innowacyjnych i mieć dostęp do równorzędnych terapii jak chorzy w pozostałych krajach Europy. Nasza firma również przystosowuje się do nowych warunków, mając na względzie ustawę refundacyjną. Poszukujemy kompromisów, tak jak o tym wspomniał Bartosz Bednarz z AstraZeneca. Poszukujemy z płatnikiem kompromisów pozwalających wprowadzać nasze leki innowacyjne i dawać do nich dostęp pacjentom, bo tak naprawdę myślę, że nam wszystkim zależy na pacjentach.